rising up, back on the street. Did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us. Jaki debiut?
Ciężko tak powiedzieć, bo tak jak mówiłem wcześniej, grałem różne debiuty. Grałem obronę sycylijską, obronę Karakan, Deczler, grałem obronę słowiańską, holenderską, Gambit Dworzański, Biały, grałem D4, E4, także bardzo różne. Ciężko powiedzieć z tego względu, że to też zależy na jakim jadłem poziomie, tak? Ale miałem przyjemność grać z szachistami ze ścisłej czołówki światowej. Miałem okazję grać z Carsenem, z Anandem, z Krawnikiem, z Nakamurą, także to jest aktualnie tam pierwsza piątka, pierwsza dziesiątka na świecie. Grałem też z Karpowem, miałem okazję grać w klasycznej partii. Z Carsenem muszę się pochwalić, że mam dodatni bilans, bo mam 1,5. Tak, tak. Wiele osób mnie uczyło. Na początku mnie, tak jak mówię, nauczył tata z dziadkiem grać. Później trafiłem do pana Staszka. Pan Staszek mi bardzo dużo pomógł. Później byli inni trenerzy, pan Szyszkin, byli konsultanci. Także tych osób było trochę. Od ilu lat pan jest arcymistrzem? Od ilu lat jestem arcymistrzem? 18 lat. Aktualnie mam 34, więc od ilu? 16. Tak. Nie podejmuję już działań na temat. Miał pan kiedyś taką partię, której jak pan siadł, to od razu się poddał? W sensie, że mam tak zastraszony? Czy... Tak. A wiadomo, że trafiają się przeciwnicy, których się tam gdzieś obawiamy, tak? Z którymi nam na przykład nie idzie. Gdzieś człowiek czuje jakiś lęk, podświadomie strach, to jest normalne, jak rywalizujemy, w każdym sporcie to jest, ale no, trzeba pracować nad tym. Ale nie tak, że pan siadł i od razu się poddał, od razu. Nie, no nie można tak, nie można się poddawać, trzeba zawsze walczyć. Pamiętam, że na początku było tak, że nie było aż tyle materiału szkoleniowych jak teraz. Literatura szachowa jaka była tylko w języku rosyjskim, nie było pamiętam komputerów, czy była baza danych, także pamiętam, że jak pan Szyszkin przyjechał do Niepołomic, to przyjechał z taką kartoteką wielką, gdzie zadania były na takich karteczkach, z jednej strony był diagram, na drugiej było rozwiązanie. Ile pan jednak wygrał w tym roku? Ile partii, tak? Tak. No znaczy, aktualnie trochę mniej gram, bo bardziej zajmuję się trenowaniem, jeżeli sekundarny trener z Jankiem Dudą. Także jako zawodnik trochę ograniczyłem starty. Grywam w ligach różnych w Europie. I tam udaje mi się jakieś partie wygrać. Jak najbardziej. Ja mam tak 10-12 lat. Chciało się bardzo robić zadania szachowe. No właśnie. Gdyby mi się nie chciało, to bym pewnie tego nie robił. Czasami miałem takie momenty, że wolałem na podwórko i po prostu piłkę porzucać do kosza. Ale ja nie wszystko rozumiem, ale o której wstaje? O której wstaje? Słuchajcie, różne. Czasami jak mam misję zawieźć moich synów do szkoły, no to muszę wstać o 7. Jak wyręczy mnie z tego czasami grywam, jest taki klub ICC szachowy, taka kawiarenka, można tam towarzyskie blisce podać. Czasami mi się zdarza podać się tym drużyny. Stasiu?